Witam. Piękny pierwszy zimowy dzień. Pierwszy dzień zimy. 22 grudnia. Czwartej z minutami, tam prawie o piątej. No. Tak, dobrze mówię? Czy niedobrze? Między czwartą a piątą rano zaczęła się zima. Zima jak polskie lato, czyli piździ pada. Wieje. No, latem jest troszkę wyższa temperatura o jakieś 10-12 stopni. A tutaj mamy dzisiaj około 2-3, więc taka prawie lipiec. Dobra, żartujemy. Znaczy tu akurat nie żartuję, ale. Ale poświeć się można, nie? Dobra, święta zaraz także. Pogoda taka właśnie typowo przedświąteczna, święta ma być odwilż, no ale to pogoda jak to pogoda. Jadę zaraz, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, piątek, piąteczek, koreczków jakoś takich nie było, opóźnień wielkich też, tu na 147 dojechałem dwuminutowym opóźnieniem, ale to raczej przez, nie przez korki, a przez kierowcę ciągnika siodłowego z naczepą do przewozu różnych kruszyw, towaru sypkiego, czyli z wanną. Pan nie chciał mnie przepuścić na przywyjeździe ze Starego Oburza, żebym się wbił na skrajny lewy. Postanowił, że i tak zablokuje mi przejazd. Może i tak by dalej nie przejechał, no ale to... Tylko przez to takie opóźnionko. No i co, 192,4 teraz. Przejazd techniczny z Sosnowej na Leśniczówkę. I 6 kółeczek. No mówię, niedawno miałem, tydzień temu miałem tą samą linię. Mówię, no korków, piątek rano też tych korków jako takich nie ma. No zobaczymy, jak to będzie dzisiaj około południa, tam około 13-14. Gdzieś tam część szkół dzisiaj też ma wolne, córka w liceum ma wolne na przykład, bo tam mają jakiś ten dzień dyrektorski, czy jak tam się nazywa. Niektórzy ludzie wybierają 11 listopada dzisiaj, bo tak sobie pewnie też tam ustalili, że przed świętami może mieć wolne. No różnie to jest. Też z tego co wiem, niektóre zakłady pracy puszczają szybciej ludzi dzisiaj, przedświąteczny tam był piątek, więc no zobaczymy. Jak to będzie wyglądało, ale to już tam na spokojnie. Hopla, jak widać, praca wre. Tu stoją, tam postoją i robota idzie, nie? Także, no ale co? Słuchajcie, nie ma narzekania, koniec. Doszły słuchy w internetach. Na różnych stronach, między innymi też u wiceprezydenta Gdyni, od około ferii, po feriach mają wrócić wycofane linie, które zostały gdzieś tam wycofane w tym roku, z końcem stycznia, czyli idę tam W163. Znaczy ja czytałem na stronie właśnie wiceprezydenta, że 152 ma wrócić na swoje, czyli mały Kacyk Sandomierska. 23 ma z powrotem i dojeżdżać na Kaczebuki trolejbus. Ale już z kolei tam na portalu chyba trójmiasto.pl, czyli no, nie ma wrócić wszystko to co było wcześniej, tak? No gdzieś tam Gdynia znalazła jednak pieniądze, najwidoczniej też wróciła normalność i ten nowy wał zostanie cofnięty. Pieniądze do samorządu wrócą, tak, z podatków i tak dalej. Gdzieś tam w tym budżecie, bo też widziałem z kolei nagłówek, artykuł o tym, że już nowa władza miała to przygotowane 15 października przed wyborami, czy tam w dniu wyborów i tak dalej w okolicach, żeby ten nowy wał cofnąć, bo to nie wiadomo, no. Także jakieś tam pieniążki się znalazły. No wiadomo, no też niektórzy piszą wybory, nie wybory, no może tak, może nie, no słuchajcie, no zabrano te linie, tak, zostały zabrane, gdzieś tam zlikwidowane, narzekanie, wiadomo, nie dziwię się,
mają wrócić po feriach, znowu narzekanie, że przedwyborczy, no może przedwyborczy, nie przedwyborczy, nie wiem, no ale chyba dobrze, że wracają, prawda? Nie chcę tutaj już tam w dyskusję wchodzić jakieś tam, czy rozkminiać, czy przedwyborcze, czy nie przedwyborcze. No mają wrócić. Czy dobrze, czy niedobrze? No myślę, że dobrze. No, a że jakaś tam, jak ten, którzy mówią, kiełbasa przedwyborcza. No co, no lepsza taka chyba niż żadna. Nie wiem, zobaczymy. Oby to wróciło i miejmy nadzieję, że będzie czym to obsługiwać, bo wiadomo, troszkę tam się wozów, spółki komunalne, kilku wozów się wyzbyły. U nas poszło 7, tak? NLF 7 chyba poszło w tym roku. W kasacji, no wiadomo, były już też i stare, zajechane. No i to 208 też wycofany. Co tu jest grane? Skręcają w lewo. Zauważyłem, że tu jeżdżąc, niektórzy ludzie nie patrzą na znaki, czy nie widzą, czy jeżdżą na pamięć. Ja jadąc do stąd, to chcą mi ustąpić, mimo że nie mają pierwszeństwa, no ale... To dobrze. Patrzcie, jakaś nieżyca. Tu jak jechałem 141, to tak centrum, tamten to było ok, ale tu w górę na Witominie to rzeczywiście troszkę bardziej śnieży. To samo było na Kaczyndbukach też, ja jechałem, to było... wiecznie i bardziej śnieżnie niż w centrum. Także no... ja myślę, że jest to dobra wiadomość. Miejmy nadzieję, że do tego dojdzie, że wrócą linie, które zostały gdzieś tam właśnie zabrane. Ciekawe, jak to będzie z częstotliwością niektórych linii, które też tam gdzieś zostały zmniejszone. Spożyjemy, zobaczymy. Z tego co gdzieś tam człowiek czyta i widzi i słyszy, no to jednak rzeczywiście tam w tych miastach niektóre te budżety gdzieś tam w ciągu roku też mają troszkę się polepszyć. Gdzieś tam mają być nowelizowane w międzyczasie, także no miejmy nadzieję, że wystarczy, no że i na jakieś podwyżki będzie też dla kierowców jeszcze. Oprócz tego, co tam jest obiecane. No zobaczymy, dobra. No, mam nadzieję, że to jest dobra wiadomość, więc... będzie git. Okej, mam... 8 minut. Do odjazdu. I co? I tyle, no filmik już pewnie jest włączony po świętach, wrzucony po świętach, ale jeszcze pewno w starym roku. A jeszcze w starym roku raz do pracy pójdę. Znaczy wyraziłem taką chęć pójścia. Więc pewnie jeszcze się w tym roku. Ja w tym roku pojeżdżę, na tym roku filmik jeszcze ten właśnie, co nagrywam, wskoczy. A i następny też, więc będę nagrywał 28, więc też pod stary rok. Dobra, nara. A, jeszcze jedno. 2033 dostało czarną atrapę z przodu, jakby ktoś nie wiedział. Także na wyświetlacze bursztynowe, ale atrapa tak jak 2059, czarna. No dobrze, troszkę to odmładza jednak te wozy. No mi się bardziej podoba z czarną atrapą niż z białą, no ale to mówię, każdy ma różne gusta. O gustach się nie dyskutuje. Z gustem jest jak z tyłkiem, każdy ma swój. I tyle, nie? No i aha, z końcem roku żegnamy się w Sopocie z firmą na B. Ciekawe, no ale będzie firma na I, też może być ciekawie. Będą solbusy.
I jakiś Mercedes jeszcze jest Konecta 4049, ale to chyba wspominałem kiedyś. No także, takie nowości. Nowości, newsy, srusy. I co jeszcze? I nic więcej. Nara.